Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Niestety dzisiaj ten odcinek będzie na jedną kamerkę. Niestety zapomniałem naładować baterię i mi padła, więc ten odcinek będzie bez drugiej kamerki. Ale to jest nieważne, słuchajcie, dzisiaj odbieram w końcu, niektórzy mówią na niego bestia. Nie wiem, może już mieli możliwość nim sobie zagrać, więc dzisiaj odbieram bestię. Leo Messi 96 overalla i słuchajcie, zaraz pewnie się jeszcze zdziwicie, więc ja sobie go już odbiorę, w końcu się doczekałem i w końcu go mam. Znaczy jeszcze nie mam, bo muszę go odebrać, ale słuchajcie, dzisiaj w ogóle była jakaś paczka, gdzie można było dostać punkty, wy pewnie też to dostaliście, możecie napisać w komentarzu. No i słuchajcie, 2500 ponad mam, więc odbieram sobie Messi 96, słuchajcie, w końcu go mam. Napiszcie w komentarzu, kogo wy macie, czy też macie Messiego, i więc uwaga, 3, 2, 1 i go! I słuchajcie, Leo Messi, jest w końcu Messi u mnie, więc jestem mega, mega zadowolony. I teraz słuchajcie, pokażę wam mój nowy skład, gdzie będzie grał Messi. A tak w ogóle to jeszcze będę polował teraz, słuchajcie. Aż się zdyszałem. A, w ogóle można tutaj zdobyć sobie kolejne karty. O, jeszcze jest Griezmann. Ile tu na Griezmana trzeba? 600. O! Ale jeszcze zastanawiam się, czy nie zebrać sobie, bo jeszcze jest możliwe, żeby zdążyć, Busquetsa. Pewnie sobie myślicie, Busquets? Po co Sepkowi ten zawodnik? I już ja wam pokazuję po co. Także no zastanawiam się, czy polować tam dalej na Griezmana, chociaż nie wiem, czy zdążę. Nie popatrzyłem, jak to tam wygląda. Zresztą nieważne, słuchajcie, wchodzimy w skład. I Messi nie będzie grał tutaj, ale będzie grał, słuchajcie, tutaj. O właśnie, jak widzicie, La Liga już zrobiona. Nie miałem za dużo kasy, więc stworzyłem sobie taki składzik. Oczywiście on się jeszcze zmieni. Messi ma tam, powinien grać na tutaj prawej stronie, tu gdzie Gareth Bale, ale ja Messiego wrzucę sobie tutaj za Benzemę. Chociaż Benzema tutaj sporo bramek mi strzelał. Gdzie ty, Messi, jesteś? Jesteś tutaj, więc witam cię. O, jeszcze mogę sobie tutaj odebrać coś. Więc ja sobie Messiego wrzucę tu. O, 92 mi wskoczyło. Więc Messi będzie tutaj. Będę straszył ich tutaj na środku napadu. Oczywiście składzik się zmieni, ale muszę trochę nazbierać kasy. Dobra, zaraz go przetestujemy. Co ja tutaj jeszcze mogę sobie odebrać? A, słuchajcie, mamy logo i maksymalnie 95 overalla, więc to mi się przyda, więc odbieramy sobie, więc to mi się podoba. I jeszcze słuchajcie, congratulations, dzięki. Dobra, o, mamy maksymalnie też 96, musimy mieć 3 toty starten, a dobra, to ja sobie to potem ogarnę. No i słuchajcie, przejdźmy teraz do meczu. Ustawimy sobie tutaj składzik ten, którym będę grał. Jak widzicie, jest Messi, Bale, Guedes, Artur, Rafinha, Parejo, mam nadzieję, że dobrze go wymówiłem, Carvajal, Nacho, Varane, Gaia i Keylor Navas w bramce. O, jeszcze mogę sobie tutaj skill boosty zrobić, ale to później. Więc przejdźmy sobie do jakiegoś meczu. Weźmy sobie może taki na początek meczyk. A z Ligi Mistrzów niech będzie, weźmy sobie na przykład, o, mogłem zagrać, wiecie co? Mogłem zagrać sobie kampanię, słuchajcie. Właśnie, tu będzie, nie, zrobimy coś innego, bo tam będzie mecz z Barceloną, a ja mam pewien pomysł. Więc weźmiemy sobie tutaj, słuchajcie, meczyk, z kim by tu zagrać? Dobra, niech będzie Manchester City. O, druga połowa. No i zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Chociaż fajnie mi się grało w kampanii, bo praktycznie całą kampanię przeszedłem właśnie tym składem. No i o dziwo,
jak on się nazywa? Benzema strzelał bardzo dużo bramek. No i teraz przetestujemy sobie właśnie tą bestię i właśnie tu Leo Messi przy piłce. Zobaczymy, jak sobie poradzi, czy coś strzeli, więc ciśniemy do przodu. Oj, 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 co tam się stało? Jakiś piłkarz się przewrócił i teraz Messi będzie miał okazję. Będzie miał okazję strzał z pierwszej i mamy pierwszą bramkę Messiego w moim składzie. Możecie napisać propozycje, jakich zawodników kupić do mojego składu. Messi, pięknie, lewa noga i właśnie będę go miał tutaj na środku ataku, będę straszył i już, zobaczcie, Messi rusza, ależ on biegnie. O, ale zobaczcie, jak odebrał piłkę i podanie tutaj do Rafini. Rafinha do przodu, gdzie jest Messi? Messi go nie ma, ale Rafinha strzela i mamy już 2-1, słuchajcie. No i powiem wam, że naprawdę bardzo mi się fajnie gra piłkarzami z La Ligi, bo ktoś tam kiedyś widziałem, pisał, że kiepsko się gra, ale ja jak na razie jestem zadowolony. No dobra, ruszamy dalej, więc słuchajcie, mam pewien pomysł co do Messiego, może jakąś serię sobie zrobimy, ale bestia jest w końcu u mnie. No, powiem wam szczerze, że no już grałem też wcześniejszą, tą pierwszą bodajże FIFA Mobile i no nie miałem takiego piłkarza jak Messi czy Ronaldo. Jest to mój pierwszy Messi, więc jestem mega zadowolony. Zobaczcie, no wiadomo, drużyna jest, nie jest mocna, ale jak trochę przykoksuję sobie, o jeszcze się przewrócił, przykoksuję trochę tą drużynę, to wtedy będę grał sobie w head to head. No i zobaczymy, jak tam się będzie sprawowała moja drużyna. No i Messi tutaj oczywiście, lewa noga i mamy już 3-1. Czy uda mi się strzelić hat-tricka? Zaraz zobaczymy, może, aj Messi tu ruszył do przodu. Także powiem wam, że no nie miałem za dużo kasy, a no wiadomo, nie pasowałby mi Messi do mojego pierwszego składu, więc stworzyłem sobie La Ligę na tyle, ile miałem kasy. Dobra, podanie do Bale'a, żeby tutaj Messi sam nie grał, więc stworzyłem... Oj, chciałem podkręcić, ale niestety Bale nie zdążył. Więc zrobiłem sobie na tyle, ile miałem kasy, no to taką drużynę i uważam, że jest spoko. Jeszcze można ją przykoksować, albo jeszcze sobie, słuchajcie, no kupię jakiegoś piłkarza. O, było blisko, ale niestety. No powiem wam, że Griezmann też by się przydał, co? Oj, 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 tutaj Bale niestety nie zdążył. Kolejne odcinki oczywiście będą już na dwie kamerki, ale jak już wczoraj wspomniałem, że ma być dzisiaj odcinek z Messim, więc jest. No i słuchajcie, ja jestem zadowolony, 3-1 wygrałem, wiadomo, no ten Manchester City nie miał za dużego overalla, więc bez problemu z nimi wygrałem, odbiorę sobie jeszcze tylko nagrodę. No i słuchajcie, napiszcie w komentarzu, ja wam pokażę jeszcze raz składzik mój z La Ligi, kogo byście proponowali i na jakiej pozycji. Tu macie mój skład, ale ja jestem mega zadowolony jeszcze tutaj, no wiadomo, no Messi nie jest na swojej pozycji, ale ja go sobie tutaj na razie zostawię. Jeszcze tak, wiecie co, zastanawiam się, czy nie spróbować tutaj trafić Modricia, chociaż mam tutaj, słuchajcie, ile? No 600 punktów, czyli 6 kart mógłbym odebrać. A brakuje tutaj 2, 4, 6, 8, więc nie wiem, czy byłaby możliwość, żeby trafić tego Modricia, bo na pewno by mi się mega przydał do mojego składu, ale zobaczymy. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja was pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że wam się podobało. No i oczywiście piszcie propozycje, jakich zawodników kupić i zmienić w moim składzie. Trzymajcie się, pozdrawiam, miłego dnia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!